Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved na moim kanale. Dzisiaj, jak możecie zauważyć, będzie oswojenie już tego kłeca. Tylko gdzie miałem kible? Są ok. A dobra, wezmę wszystkie po prostu. Kible i lecimy. Wezmę tą tapeżarę, lepiej bo mi się nie chce tak po prostu zbutałować. Okej, to będzie tutaj, w tym samym miejscu co Spino, z tym wyjątkiem, że będzie tutaj tak na, w takiej lepszej pułapce po prostu, zadaszeniem wszystkim i tak dalej. To jest mój jeden kłec, który tutaj jest postawiony w razie czego, jakby ta samica kłeca miała wylecieć jakoś. Strzałki mam, swing ball mam. A z tym mogłem wziąć jeszcze narkotyki, żeby już potem po prostu nie latać jak taki debil. Dobra, narkotyki. Dobra, coś to będzie, myślę, że na luzie. Dobra. Tam zobaczmy, co tam kłec ma do zaoferowania. Tak, i lecimy. No, małe oswajanie. Dobra, w sumie teoretycznie nie powinien wylecieć. Myślę, że nie powinien, dobra. Bierzemy się za oswajanie. Implancik tutaj leci. Gdybym miał też więcej Ambera, a on tu widzicie 48, no to bym trochę więcej dał. Jeszcze bym wilka bodajże oswoił. Jakoś tak. Super. Nie jest w stanie wylecieć, tak? Mam nadzieję. 11 tysięcy, jest. Ma 11 tysięcy torporu, to jest masakra. Teraz będę tak ładować. To w ogóle w niego trafię. Trafiam, myślę. A, trafiam. Dobra. No to tak, ja myślę, że mam wlecieć teraz przyspieszone tempo, bo nie ma za bardzo wielkiej filozofii w tym, co teraz robię, a... Ale no jak sami widzicie, trochę to pewnie zejdzie. Biorąc pod uwagę ten torpor jego obecny. Po prostu macie przyspieszone tempo do momentu, w którym go uśpię. Okej, okay. To widzimy się z powrotem. Na spokojnie w sumie poszło. Nie. W sumie tam już kurde tą tapedziarę atakuje pewnie. A, Dilo. Standard standardów. Dobra. Squatch jest samica, to jest tak. Uff, samica. Okej, okay, trochę i ten torpor leci. Nakarmę trochę już na zapas narkotyków. Okej. Okay. Jest nawet ładna. Inny kolor trochę od tamtego mojego samca. O, jakie ma statystyki? Wagę ma wspaniałą. Stamina trochę do podciągnięcia by było w sumie. Życie to mnie tam nie obchodzi za bardzo. Ale waga jest całkiem spoko, myślę, chociaż jeszcze nie oswajałem dużo kłeców na takich poziomach, także nie wiem, jak to średnio wygląda, ale myślę, że jest zdecydowanie dobrze. Zastanawiałem się w sumie, jeszcze wam powiem, co mógłbym zrobić, jeszcze jakby w międzyczasie, jak się będzie kłec oswajać, ale nie miałem, w sensie, miałem pomysł,
ale byłby trudny do zrealizowania w momencie, kiedy mam chwilkę, żeby nagrać odcinek, także zresztą wam pokażę, bo robię sobie strzelbę. Chcę zrobić przynajmniej, bo jeszcze jej nie mogę zrobić, która jest dość droga. Myślę, że ma całkiem fajne statystyki i durability i damage. No ale widzicie, no jest dość droga, w sensie skóra i tam drewno to żaden problem, ale metal ogarnąć tutaj, żeby to się przepaliło jakoś w miarę, to metal to jest tragedia do uzbierania i w ogóle. Weźmy pilnować kłeca lepiej, bo jak mi teraz jakiś raptor zaatakuje, to nie ręczę za siebie. Ja w sumie są tu alozaury jeszcze jakieś, także też nie powinno być problemu. Zobaczmy, ile tu pójdzie procentowo z jednego kibla reksowego. No to reks kibl jedzą. Tak, reks kibl jedzą. Dobra. Holy shit. O kurde. To już wszystkie naraz zjadło. Sześć kibli poszło. Czy tam siedem? Ale tak od razu naraz wszystko wpierniczyć? Może jakiś bug związany z używaniem tej platformy? Do ożywienia dobra wagi nie dało, dużo poszło w górę, dużo poszło w życie i nie tyle, ile bym chciał, poszło w obrażenia. Ja polecę po siodło, bo mam siodło i teraz mnie tylko trzeba czekać, aż się jakoś tam gdzieś wpadnie siodło z platformą. Aha, i tym diplodokiem to się nie przejmujcie, on jest na codzienny pursuit, codzienne zadanie tylko, Ambera mieć chcę, a tu mogę wyłączyć, gdzie to się było? Gdzieś tu? Nie. Ma gdzieś tu będzie. Jest, siodło na kłeca. Tu na narkotyki mogę odłożyć. Spokojnie. Kible. Dobra. Teraz się nie będzie opłacał brać tapedżory w sumie. Aha, bo mnie followuje to. All stop. Chodź, dałem ci siodło. Jest siódełko. Powiedzmy, armor taki sobie. Standardowo. Raz. O kurde. O kurde. Dobra. Okej. Już myślałem, żeby było trochę kiepsko z wyjściem tutaj. Dobra, zobaczmy, jakie to ma kolorki. Jakoś, a może bardziej w takim świetle. Lepszym trochę. Zielony kłec. Zielona samica kłeca. Kolorki. Nawet. Nie są najgorsze. Zresztą z kłecem można tak fajnie zrobić, jakby ktoś nie wiedział. Pomimo tego, że nie ma siodła na platformę. Wiecie co, ja bym coś tu powybijał chyba. Żeby zobaczyć, ile będzie szło w wagę poziomów. Tak stricte. No. Dobra. Coś trochę lepszego. Jakiś, nie wiem, karm nawet. Po prostu cokolwiek.
tu jest żółw. Tu się trochę z nim poklepimy, żeby wbić ten jeden poziom, chociaż jeszcze dzisiaj. Dobra, jeszcze coś potrzebne jest w miarę takiego większego. On się laguje. Lepiej sobie zapiszę w razie czego. Dobra, 3 expa potrzebne są. Gdzie tu coś takiego fajnego znajdę? Tu jest kolejne lustro. Dobra. Zobaczmy jak... Zobaczmy jak dużo będzie w... nie w damage. Wagę dawało. 43 kg. A mi się to podoba. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Tylko muszę staminę podciągnąć do tych przynajmniej chyba 3000. Dopiero będę mógł wagę w sumie robić. O, chciałbym jakąś tam staminę mieć, żeby móc po prostu przetransportować Ankiego do wulkanu i z powrotem w sumie. Czy mi się wydaje, czy tamten quest był szybszy? Może mi się wydaje, bo nimi w sumie nie latają zbytnio. No cóż. Właśnie, jest jakiś ajkoalozaur tutaj w ogóle. Nie ma. Cholerny alozaur, naprawdę, to jest śmieciowy dinozaur. Jajek nie daje. Jeszcze się teleportuje gdzieś w chuj wie gdzie. Dobra. Jeśli ktoś ma pomysł na imię, może dać pomysł na imię jakiś. Ja się będę tutaj żegnać, bo nie mam pomysłu na kolejną jakby część odcinka. Skoro Kłec się też tak szybko oswoiła. Więc tak, no możecie dać imię. Ja się z wami żegnam. To tyle na dziś. Dzięki za oglądanie. Standardowo łapeczka w górę i subskrypcja, jeśli wam się podobało. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. No to, cześć.